Sprinterzy.com, jest z nami Maja Ślepowrońska, dzisiejsza zwyciężczyni konkursu w pięciu kulą, wynik 16-19. Jest to trzeci wynik na świecie wśród juniorek, drugi wynik w Europie, no i twój nowy rekord życiowy. Opowiedz nam coś o konkursie, opowiedz o tym wyniku. Konkurs nie był łatwy dzisiaj, trochę ciężki dzień, myślę, że dla wszystkich, bo nie było jakichś rewelacyjnych wyników. Ja sama liczyłam na rekord Polski, jest jeszcze za tydzień szansa, żeby ten wynik poprawić, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego wyniku, bo jest to mój rekord życiowy i to dość spory. Super, za tydzień startujesz, rozumiemy, w Mistrzostwach Polski Seniorów. Tak, w Mistrzostwach Polski Seniorów i tam mam nadzieję, że jest jeszcze szansa powalczyć o medal z dziewczynami. Dobrze, opowiedz nam, nas to ciekawi z perspektywy naszych zainteresowań, jak wygląda praca nad dynamiką, bo wiadomo, w kuli bardzo się liczy ta faza obrotu, faza dojścia do wyrzutu, do pchnięcia. Jak wygląda twoja praca na treningu nad tym elementem dynamiki? Jakimi ćwiczeniami to kształtujecie? My robimy bardzo dużo techniki i bardzo, bardzo dużo siłowni. Na siłowni robimy bardzo dużo ćwiczeń takich szybkościowych na czas, co pozwala nam usprawnić pracę nóg, a im one są silniejsze, tym są tak naprawdę szybsze i pozwalają nam pchać dalej. Jakie to są ćwiczenia szybkościowe? Szybki zarzut, rwanie, zarzut z podrzutem. Wszystko, co robimy na czas tak naprawdę. Macie też biegi, jakieś sprinty? Mamy czasem nawet na zaliczenie, ale dużo na pewno rzadziej niż sprinterzy. Jak to wygląda praca w takim cyklu przygotowawczym, jeżeli chodzi o technikę? Ile poświęcacie czasu na kształtowanie tej techniki, jeżeli chodzi o trening? Jest to około 2 godziny... dziennie, 3 razy w tygodniu. Nie jest to tak naprawdę dużo, ale technikę tak naprawdę mamy tak często, jak i siłownie, bo u nas i siła, i technika jest tak samo ważna, dlatego musimy to równoważyć między sobą. Powiedz nam na koniec jeszcze o celach na nadchodzący sezon letni. No, głównym celem są Mistrzostwa Europy, bo planuję przerwać tą moją złą pasę czwartych miejsc i wejść tym razem na podium i to na najwyższy stopień, jak się uda, bo póki co wszystko wygląda dobrze i mam nadzieję, że jak tak zostanie, to się uda. Dobra, życzymy jak najlepiej, dziękujemy za wywiad i jeszcze raz gratulujemy Mistrzostwa. Dzięki.